Siema, ja jestem Chlebcio i witam was. Dziś opowiem wam historię, gdzie ktoś napadł na mój dom. Ktoś. Zapraszam do oglądania Subik i Łapka. Ja sobie idę. Więc sobie po prostu spałem, a tu nagle dwa granaty. Kto to widział? Wstałem i nie wiedziałem, co się dzieje. Chciałem zobaczyć, co się dzieje. Ojciec z mlekiem nie wrócił, więc to na pewno nie zadanie bojowe na weekend. Polazłem to sprawdzić. Nawet tego się nikt nie spodziewał. To byłem ja. Powiedział coś w stylu: siema, wysadzam ci chatę. No ale mnie nie. Spokojnie. Już się bałem, że to. Obudziłem się pod schodami jak jakiś menel, tylko że we własnym domu. Stwierdziłem, że zatłukę gnojka. Teraz to mam dwa razy większą motywację, żeby rozdupić tego gnoja. Na lewo miałem tą lokację, ale go tam nie było. Następnie zatrzymałem się, bo ten dziad tam stał. Wchodził do toalety. No co ja ze swoim nikczemnym planem zacząłem do akcji. Ahahahahahahahah. No witam ciebie, Borowiku. O, wstałeś, zapraszam na lepę. Emasz. Wyniosłem tą cholerę na dwór. No i tak sprawa wyglądała. Oraz zapomniałem